Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu budowę obiektu na 2,5-hektarowej działce rozpoczął w lipcu tego roku. Obecnie w Polsce jest tylko 10 takich ośrodków. Tym w Sieradzu będzie jedynym takim obiektem w województwie łódzkim, gdzie każdy kierowca będzie mógł doskonalić swoje umiejętności z jazdy oraz przejść szkolenia w okresie od 4 do 8 miesięcy od daty uzyskania prawa jazdy. W tej chwili na terenie inwestycji praca wre, a robotnicy nie zwalniają tempa. Jak podkreślił dyrektor WORD-u Henryk Waluda, prace byłyby jeszcze bardziej intensywne, gdyby nie kilkudniowe opady deszczu występujące w ostatnim czasie w naszym regionie. To pewne prace zatrzymało, bo w tej chwili powinniśmy instalacje robić zarówno dotyczące automatyki, jak i hydrauliki podziemne. I tutaj mamy małe opóźnienie w tym względzie, ale z tego, co wykonawca mi potwierdza, terminy są niezagrożone, także właściwie roboty drogowe mamy bardzo zaawansowane. Teraz, mówię, jeżeli pogoda się poprawi, to wszystko zostanie nadrobione. Pierwsze efekty robót można już zobaczyć. To m.in. powoli wznoszący się budynek szkoleniowo-administracyjny, który powstaje na terenie inwestycji. To jest budynek taki administracyjno-szkoleniowy. Tam będą się odbywały szkolenia, będą dwie sale wykładowe, będzie biuro obsługi klienta, ale również będzie zaplecze socjalne dla naszych klientów, dla naszych pracowników, będzie poczekalnia. Także tam też myślę, że jakaś mała gastronomia. Jak zapowiada dyrektor WORD, inwestycja ma zakończyć się w planowanym wcześniej terminie. Termin zakończenia się nie zmienia, to jest kwiecień przyszłego roku i mam nadzieję, że zaprosimy również Państwa w maju, w czerwcu na oddanie do użytku. Na terenie ośrodka, oprócz wspomnianego wcześniej budynku szkoleniowo-administracyjnego, znajdą się także specjalne tory treningowe, kurtyny wodne czy tak zwany szarpak. Koszt samej budowy ośrodka to około 9 milionów złotych, a koszt całej inwestycji łącznie z zakupem działki, projektu i urządzeniami to prawie 13 milionów złotych.